Chmielowska Karolina. Jestem. Justyna Mochel. Jestem. Dzień dobry, panie Krzysiu. Co pan tutaj robi? Profesorze, panie profesorze. Sandwich, sandwich, I'm in love with you. You've got lettuce and tomatoes too. Mayonnaise and cheese, you're the one for me. Whoa. Dzień dobry, proszę gadać. Zapiszcie sobie temat lekcji. Lekcja kompensacyjna. Jakbyście nie mogli się rozczytać, to się mnie zapytajcie. Pierwsza sprawa. Podręcznik. Geografia na czasie. Tylko uważajcie, żeby nie kupić zakresu rozszerzonego. Podręcznik musi być co najmniej jeden na dwie osoby, czyli na jedną ławkę. Jak nie macie podręcznika, to ja wam pożyczę. Za 3,50. No chyba, że na dwie osoby, to 7 zł. Ale te pieniążki nie pójdą do mnie. Nie, nie. Kupicie gazetkę do świetlicy szkolnej, ale nie żadnej prawie czy pani domu. Nasze mam geografię. Druga sprawa. Zeszyt ma być schludny. Nie piszemy z tyłu, kogo nie lubimy, albo kogo kochamy. Nie wsyjemy z przodu kuli ziemskiej, ani podróżnika. Następna sprawa. Ja nie robię sprawdzianów, tylko kartkówki. Bo kiedyś była taka sytuacja, że klasa pojechała na wycieczkę i ja nie miałem się już kiedy wpisać ze sprawdzianem. Następna sprawa. Jeśli kiedykolwiek zobaczycie mnie z kanapką, że wyciągam na lekcji, możecie na następną lekcję przynieść własny bufet i jeść do woli, jakby mnie tutaj nie było. Lub gdy zobaczycie, że rozmawiam przez telefon, piszę SMS-y, to na następnej lekcji przez 45 minut możecie pisać SMS-y, dzwonić, siadać na stolikach i grać ile tylko chcecie. Na dzisiaj wystarczy. Teraz czekamy spokojnie do dzwonka. Dzień dobry, panie profesorze. Czy będziemy mieli teraz kartkówkę? Nie. Aha, no dobrze, dziękuję. Nie rysujemy nad morzem laski w bikini. Proszę pana, ale jak ja nie mam pary? To dostaniesz jedynkę. Ale mówił pan, że nie będzie kartkówki. Kłamałem. Nie, 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 nie
proszę, może kogoś zapytamy. Dzisiaj jest 15, miesiąc 9, 15 plus 9, 24. Numer 24. Może... numer 24. Ornato! A czy ja mam to przygotowanie? Masz. Przypominam, że jest promocja. Osoby, które same się zgłoszą, nie dostaną oceny niezadowalającej. No, będę magię wskazała na ciebie. W takim razie pierwsze łatwe pytanie. Kto napisał wojnę Peloponesną? Plato? To pierwszy poważny błąd rzeczowy. Wojnę Peloponesną napisał Tukidydes. Tukidydes. W takim razie drugie łatwe pytanie. Kiedy była bitwa pod Maratonem? Proszę pana, ja się nie nauczyłam, bo miałam wczoraj mecz i nie miałam kiedy się nauczyć. No to się pan tam mecz się przygotowała. No to w takim razie chyba jest to, że mamy dostawić ocenę niedostateczną. To poprawę na następną lekcję. To może się tutaj zapytamy. No dobra, zapiszmy ten od lekcji. Aleksander Wielki i jego podboje. Jak? Aleksander Wielki i jego podboje. Punkt pierwszy.